widać w naszym mieszkaniu. To mieszkanie jest wyjątkowe, ponieważ jest małe, ale jest przytulne i spełnia wszelkie nasze oczekiwania. Wiele z Was chciało zobaczyć apartment tour, więc teraz zaczniemy, że tak powiem, zwiedzać nasze mieszkanie i może zacznijmy od pierwszych drzwi, czyli od drzwi do łazienki. Ale zanim tam przejdziemy, to jeszcze chciałam Wam krótko pokazać przedpokój. Przedpokój nie jest za mały, nie jest za duży, ale wystarczający. Często tutaj sobie wstawiamy pranie, bo w mieszkaniu za bardzo nie ma takiego miejsca, żeby pranie mogło stać. A tutaj mamy dużą szafę, która jest w sumie jedynym miejscem do takiego większego przechowywania rzeczy, czyli wszystkie ubrania, płaszcze, kurtki, buty. Nawet w tej szafie jest mikrofalówka, odkurzacz i właśnie suszarka na ubrania, ponieważ gdzie indziej nie ma tego po prostu gdzie wsadzić. I tak jak widzicie, tutaj jest po prostu poupychane. Tutaj są kurtki, u góry są jeszcze bombki, walizki, plecaki. I ta część jest właśnie taka od kurtek, od butów, a w drugiej części szafy ma ubrania Emil, ponieważ ja mam komodę swoją w pokoju, więc aż tyle miejsca na te ubrania nie potrzebuję, ale jednak mam swoją taką jedną półkę na bluzy, które po prostu nie mieszczą mi się do komody. A poza tym jest jeszcze jedna półka na takie rzeczy jak prześcieradła, na pościele i na ręczniki. Także większość rzeczy staraliśmy się wcisnąć właśnie w tą szafę. Tutaj znajdują się drzwi do łazienki, także jak widzicie, od razu po wejściu można iść siusiu. No i jeżeli chodzi o łazienkę, to jest to, powiedziałabym, mała albo średnia łazienka, ale przepięknie urządzona. Wszystko jest tutaj jasne, widać, że jest czysto, nawet jak nie jest czysto. Także nie trzeba, że tak powiem, non-stop czegoś przecierać, bo widać brud. Mamy też tutaj pralkę. Tutaj przy toalecie mamy bardzo fajną szafkę, która jest wpasowana jakby w ścianę i tam możemy schować różne kosmetyki, także jest dużo miejsca. Tutaj mamy super prysznic, po prostu moja ulubiona rzecz w tej łazience, dlatego że ten prysznic jest ogromny i kiedy stoicie faktycznie w tym, pod tym prysznicem, to zmieściłyby się spokojnie 2-3 osoby, ale jest naprawdę fajny, bo wygodnie można właśnie wziąć prysznic, gdzie w poprzednim mieszkaniu było dosyć ciasno, nawet jak dla jednej osoby. Także jest to wygodne i fajny dodatek, można sobie ustawić temperaturę wody. My mamy chyba na 38, to jest taka jakby uniwersalna, która jest zapisana, ale oczywiście można sobie zmienić na cieplejszą, na chłodniejszą, także to jest bardzo fajne, bo możecie sobie tą temperaturę dostosować do siebie. Za mną widzicie różne tutaj szczotki, mopy i tak dalej, ale tego już niestety nie mamy gdzie schować, żeby tego aż tak nie było widać, także tutaj przy pralce stoi właśnie mop, proszek do prania, brudne rzeczy do prania, no i tutaj też mamy pralkę, ponieważ no innego miejsca jakby na to w tej łazience nie ma, ale też nam to jakoś bardzo nie przeszkadza, więc wszystko stoi tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o umywalkę i o lustro, to jest kolejna moja ulubiona rzecz, ulubione miejsce w tej łazience, dlatego że jest naprawdę duże lustro, jest tutaj, jak widzicie, ładne, jasne, białe światło, więc super można się tutaj malować, mogę też dla Was nagrywać, co jest wielkim plusem, bo w tamtej łazience niestety światło nie sprzyjało. Także mamy duże lustro, właściwie pociągnięte na całej długości tej ściany i umywalkę z szufladami, która też bardzo dużo robi, dlatego że możemy tam schować naprawdę różne rzeczy, od szczotki do włosów, po pastę do zębów, po podpaski, po moje jakieś kremy czy kosmetyki, których po prostu nie chcę trzymać w pokoju. Oczywiście jest tutaj też ta szafka, która w sumie nie jest cała zapełniona, ale wiecie, no tutaj po prostu możemy dużo przechowywać, także to jest wielki plus. No i tutaj też stoi deska do prasowania, bo też nie było na nią innego odpowiedniego miejsca, więc stwierdziliśmy, że będzie stała tutaj, także to jest cała łazienka, ja bardzo ją lubię. Jak tylko zobaczyliśmy to mieszkanie, to ja powiedziałam: Emil, spójrz, jaka jest piękna łazienka, bo no naprawdę zachwyciło mnie to, że jest taka jasna, czysta, no i urządzona już tak nowocześnie. Idąc dalej, przechodzimy już do naszego pokoju z aneksem kuchennym. I to jest kolejna rzecz, która nam się bardzo spodobała, bo wiadomo, jeszcze nie mamy dzieci, więc jakby taki układ mieszkania jak najbardziej nam odpowiada. I w poprzednim mieliśmy oddzieloną kuchnię, że tak powiem, mniej się widzieliśmy, dlatego że jak ja coś robiłam w kuchni, no to no, nie za bardzo mogłam rozmawiać z Emilem, który był w drugim pokoju, bo no, nie słyszeliśmy się, tak? A tutaj ja mogę sobie coś gotować, mogę tutaj robić coś na laptopie i non-stop możemy po prostu ze sobą rozmawiać, także to jest moim zdaniem super, bo
czy też są znajomi, czy wiecie, jakaś impreza, to tutaj możemy spokojnie lodówkę zaopatrzyć w napoje i nie trzeba tak, wiecie, non stop chodzić, także to jest dla nas fajne. Tutaj mamy piekarnik i lodówkę. Na początku się zastanawiałam, gdzie jest lodówka, bo wiadomo, nie było jej widać. Okazało się, że lodówka to jest ten mały element na dole. Na początku mówię, kurczę, co my tam schowamy? Prawie nic. Ale jest to naprawdę wystarczający rozmiar na dwie osoby i myślę, że nawet lepiej to wychodzi, bo nie kupuje się tyle jedzenia, jedzenie się nie marnuje. No i po prostu taki rozmiar lodówki nam wystarcza. Piekarnik i u góry mamy szafkę, w której są jakieś słodycze, jedzenie, toster i tak dalej. Jeśli chodzi o sam blat i o kuchnię, to jest bardzo wygodne, ponieważ mamy duży zlew, mamy kawałek blatu, jeżeli chcemy coś przygotowywać, oraz mamy płytę indukcyjną, która też jest swoją drogą bardzo fajna i mega szybko się nagrzewa, także przyjemnie się z niej korzysta. Bułki staraliśmy się zagospodarować jak tylko się dało, dlatego że naczynia już były w tym mieszkaniu, więc jeszcze dołożyć swoje ciężko było to upchać, ale jakoś nam się udało, także u góry znajdują się kubki, talerze, tam jest okap, więc tam są tylko jakieś ściereczki, tutaj też jest kawa, herbata, niżej mamy zmywarkę, tutaj oczywiście śmieci pod zlewem, jak w każdym domu, tak przynajmniej mi się wydaje, że tak jest standardowo. Następnie również talerze, no i tam sztućce i szuflady na produkty takie, wiecie, jak przyprawy, nie wiem, makarony i tak dalej, także ta kuchnia trochę nam zajęło, żeby wymyślić, jak ją zagospodarować, żeby to faktycznie było jakieś takie, wiecie, funkcjonalne, żeby wygodnie się tego używało, bo trochę tych rzeczy trzeba jednak w kuchni upchać, a tutaj mieliśmy jakby ograniczone pole manewru, ale na szczęście się udało. Jeśli chodzi o drugą część kuchni, tutaj mamy stół i to jest taki stół, taki barek z IKEA. Właściwie większość rzeczy tutaj w tym mieszkaniu jest z IKEA, więc na 99% coś jest z IKEA, ponieważ właściciel po prostu tam wyposażył meble i kuchnię i chyba zmywarkę nawet. Także to jest ten barek, który na początku nam się nie za bardzo podobał, ale powiem wam, że z dnia na dzień po prostu go pokochaliśmy. Super się tutaj siedzi, je śniadanie i ogląda telewizję albo je obiad. Ja tutaj uwielbiam montować filmy, teraz kiedy mam laptopa mogę sobie usiąść i te filmy tutaj montować, pić kawę i po prostu jest to sama przyjemność, uwielbiam patrzeć też za okno. Także jest to takie podzielenie przestrzeni między kuchnią a faktycznie salonem, pokojem. Także jest to taki dodatkowy element, bez tego myślę, żeby było dosyć pusto. Także tutaj, jak widzicie, kawa, telefon, laptop, świeczka. Ja uwielbiam, kiedy świece palą się w mieszkaniu, także świeczki palić się muszą. Następnie mamy kanapę również z IKEA, jest mega wygodna i kiedy się na niej położycie wieczorem, to was dosłownie wciąga i można zasnąć w 2 minuty. My jej jeszcze nie rozkładaliśmy, ale jest super, dlatego że jeżeli ktoś do nas przyjedzie, jacyś goście, to mogą się rozłożyć tutaj, a trochę się obawialiśmy, że wiecie, będzie na przykład jedno łóżko i kanapa nierozkładana, więc wtedy jest troszeczkę komplikacji, ale na szczęście mamy rozkładaną kanapę i jest bardzo wygodna, mamy też fajny schowek na piloty, także to jest taki bajer, który dopiero niedawno odkryliśmy. No i oczywiście stolik ze świeczkami na kawę, jak znajomi przyjdą czy coś, zawsze można coś postawić. No i tutaj od razu mamy balkon, ja wam nie będę może pokazywać, co za tym balkonem jest, ale mamy naprawdę bardzo duży balkon, a właściwie taras, który ciągnie się przez obydwa pokoje. Także no jakby dwa takie duże balkony złączyć razem, także to jest dosyć fajne. Tej pory roku nie będziemy z niego korzystać, ponieważ nie za bardzo jest jak w takiej temperaturze i grilla raczej teraz nie zrobimy, ale w każdym razie jest to na pewno fajny dodatek do mieszkania. Tu jak widzicie jest telewizor, ten telewizor już był, także Emil swój dał rodzicom, żeby zabrali do domu, bo nie było po prostu sensu, żeby stał gdzieś w rogu, w kącie. Także tu mamy telewizor, dekoder, drukarkę, takie rzeczy. Postawiliśmy to na tej ławie z IKEA, ponieważ stwierdziliśmy, że skoro mamy ten mniejszy stolik, to mniejszy będzie właśnie tutaj przy kanapie, a ten większy będzie na telewizor i po prostu będzie gdzie ten telewizor postawić. Dalej, tutaj jeszcze mamy za tym lampę, ale dalej mamy biurko, które również tutaj było. Jest bardzo podobne do mojego, jak widzicie, ma szuflady, jest takie szare, ciemne i z tyłu ma fajne miejsce na kable.
Więc właśnie tutaj stał ten telewizor, Emil tam postawił teraz swój komputer i tak, zrobił z tego po prostu biurko zamiast takiego stolika na telewizor, także tutaj Emil sobie gra albo siedzi po prostu przy komputerze, coś ogląda, więc to też jest fajne, że wpasowuje się jakby to biurko w ten pokój, bo jednak to biurko Emila było zbyt proste, zbyt białe na ten pokój i stwierdziliśmy, że po prostu popsułoby cały efekt, więc Emil stwierdził, że to będzie po prostu używał jako biurko i moim zdaniem świetnie się sprawdza, bo te szuflady też mu się na pewno przydadzą, bo wcześniej wszystko musiał gdzieś upychać, a tak zawsze może coś włożyć do szuflady. I tak się prezentuje cały ten pokój z kuchnią. Ja naprawdę uwielbiam to, może przyszłościowo nie jest to zbyt funkcjonalne, może delikatnie ten pokój byłby za mały, ale myślę, że jak dla pary to jest po prostu układ mieszkania idealny, także ja polecam wynajmować takie mieszkania, bo faktycznie spędza się więcej czasu razem i my to potwierdzamy. W kuchni, czyli z tego pokoju z aneksem i z przedpokoju wchodzimy do sypialni i powiem wam, że spędzam tam coraz mniej czasu, jedynie tam śpię, ewentualnie jeżeli siedzę przy tym komputerze, ale odkąd mam laptopa, wolę po prostu albo usiąść sobie na kanapie, albo przy tym stole i tutaj sobie coś pomontować, bo mam wrażenie po prostu, że nie jestem ciągle sama i mogę po prostu porozmawiać z Emilem, zrobić sobie kawę, cokolwiek, także zapraszam, pokażę wam, co jest tam. Więc kiedy wchodzicie, od razu na wejściu jest moja komoda, to jest komoda z czterema szufladami, i tutaj są po prostu wszystkie moje ubrania, bielizna, spodnie, a to co się nie zmieściło, to jest w szafie na przedpokoju. I powiem wam, że takie ustawienie nam najbardziej odpowiada, bo jest po prostu najwygodniejsze. Także tutaj mamy od razu komodę, za drzwiami mam zawsze szlafrok, także to jest miejsce na mój szlafrok. Tutaj jest łóżko, tu jest biurko i moja komoda i zdecydowanie to ustawienie najlepiej się sprawdza. Proponowaliście, żeby to łóżko odwrócić jakby, ale nie za bardzo się to da zrobić, po pierwsze, a po drugie tak zdecydowanie jest nam lepiej. Jeśli chodzi o biurko, to za dużo nie muszę wam opowiadać, bo dobrze to miejsce znacie. Układ czy zawartość właściwie się nie zmieniła z poprzedniego mieszkania, bo ja to po prostu wszystko przewiozłam i przełożyłam. Także właściwie wszystko wygląda tak samo, tam mam kosmetyki, tu mam jakieś rzeczy biurowe, książki tutaj i sprzęt. Także zawartość nie uległa zmianie i tutaj się długo rozwodzić nie będę. Powiem tylko, że te wszystkie meble w tym pokoju są z IKEA, żebyście nie musieli pytać. Łóżko to był po prostu przełom w tym mieszkaniu i w naszym życiu, ponieważ tam mieliśmy łóżka jednoosobowe i często zadawaliście pytania, czy wy śpicie osobno, jak wy się mieścicie na jednym takim łóżku. Spaliśmy na jednym takim łóżku, mieściliśmy się i faktycznie było nam wygodnie, co jest może dosyć dziwne dla niektórych. Tych łóżek nie dało się połączyć, ponieważ po połączeniu była szczelina i długo, długo by opowiadać. Ale kiedy tutaj się przeprowadziliśmy i spędziliśmy pierwszą, drugą, trzecią noc, ja czułam się tak wyspana jak nigdy. Także po pierwsze, że łóżko jest większe, po drugie gruby i taki, powiedziałabym, miękko twardy materac, ponieważ on wydaje się być twardy, ale kiedy się położycie, to naprawdę was wciąga i od tej pory nie mam kłopotów ze snem. Także to łóżko jest wielkie i po prostu w dwójkę się tutaj mieścimy i jest to po prostu zbawienie. Oprócz tego pod łóżkiem mamy szuflady z jednej i drugiej strony, jednak my, no oczywiście z tej drugiej strony nie używamy, bo jest tam ściana. Także te dwie szuflady używamy, tutaj też jest jakaś pościel, prześcieradła. No i jest to też jakieś dodatkowe miejsce do przechowywania, także to nas cieszy, bo staraliśmy się właśnie wykorzystać jak najwięcej tych miejsc, jakie są w mieszkaniu. Tutaj mamy kaloryfer, no i okno, na którym mamy jakieś kwiaty, świeczki. No i tutaj oczywiście stoi jeszcze moja lampa do nagrywania, bo w tamtym pokoju bez sensu, żeby się znajdowała, bo po prostu nie ma tam na to miejsca. Także tak wygląda nasza sypialnia. Ja muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tego mieszkania. Dlatego, że jest mega przytulne, nie jest za małe, nie jest za duże, bo tam było za dużo wolnych przestrzeni. Okej, więc to już tyle, jeżeli chodzi o nasze mieszkanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie kciuki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Mam nadzieję, że te przebitki wam mniej więcej pokazały jakieś detale, bo chciałam to wam jak najlepiej i jak najciekawiej pokazać. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!